przylepię się szybciutko. Przylepię się szybciutko tutaj. Starszy od ciebie jestem, spadę. Chyba, że tu się podzielimy, bo ja sobie się radzę. Ale jak zagrzałeś? No nie chcę przeszkadzać. Poglądajmy. Wracamy z powrotem na mecz turnieju głównego ćwiartka. Na pierwszym planie Roman Lisak, Lubel Śląski, a serwuje Jakub Burdziński z Zabrza. Zabrze kontra Lubel Śląski. Pierwszego seta wiem, że wygrał Roman. No a teraz nie wiem. Mówią mi, że drugiego Jakub, więc teraz musi być decydujący tajwek. Zaraz się wszystko dowiemy od zawodników. Ale pięknie to! No świetnie tak! To samo w pierwszym secie błędy. Ale ładnie taktycznie zagrał to Jakub. To była trudna piłka, ale Roman tu zaczarował rzeczywiście. Naprawdę zaczarował. Nie, dobrze. Na backend wysoki. Piłka to jest ABC taktyki. Tylko, że Roman tutaj naprawdę... Ile u was jest kurde? Czoła odpuszcza. Romek prowadzi? 9-9, to jest złota piłka? Oj, złota piłka znowu! Ale jaja. No to... A kto podaje? Piłka meczowa Jakub Burdziński, piłka meczowa Roman Lisak. To pięknie brzmi. To pięknie brzmi. Ale serwis ma Jakub. No, zobaczymy. Czemu niestety? Fajfaj, koniec. Okej, cicho. On się wciągnął. No ale to fajnie, że zdążyłem. Film nie będzie długi. Ale 7-2 prowadził, ty. 7-2 prowadził w tym tiebreaku, tak? Tak. Okej. No dobra, uwaga. To piłka meczowa dla obu. Brawo, jest. Jest, game set, mecz, Jakub Burdziński. O, jeszcze wyłapał tą piłkę. O, ładne podziękowanie. Panowie, no nie można z wami, nie można z wami nie porozmawiać. Słuchajcie, trzeci set. W drugim secie tiebreak martwy. O jedną piłkę wygrywa Roman. Decydujący tiebreak, o jedną piłkę wygrywa Jakub. Jak skomentujesz cały ten mecz? Bo trochę dziwny przebieg. Jakub Burdziński. Pierwszy set bardzo wyrównany. Stąd tiebreak. 6-2 w tiebreaku. Prowadzenie twoje. Prowadzenie odpuściłem. Romek fantastycznie to wykorzystał. Złota piłka wygrał. Czyli przy 6-6 złota piłka, tak jest. Martwy tiebreak. W drugim secie zacząłem bagać trochę bardziej swój tenis. Jak się skończył drugi? 6-3. A super tiebreak, no to chyba nic zadać, nic ująć. Cieszę się, że wygrałem. No bo słyszałem, że też prowadziłeś 7-2. Czy jak to było? 7-2. Dobrze? 7-2! 7-2 i po 9. Niesamowite nerwy ma Romek. Ale ja. Pogratulować, naprawdę. Roman, chodź do nas, chodź do Jakuba. A ty jak widzisz z twojej perspektywy ten mecz? Jakub niesamowity, dzisiaj za dobry był przy siatce. No niesamowite. Często grał tą siatkę? Często. Bardzo rzadko dawał się minąć. No ale wyczuwał, słuchaj. Wyczuwał, które strony zagram. Mhm. Super, ale, super. Ale w tiebreaku przegrywać 2-7, doprowadzić do 9-9, no to słuchaj, kurde, no to trzeba jakoś mieć te nerwy. No i trzeba jeszcze wygrać, no niestety. Warto było przegrać tego pierwszego tiebreaku. Przecież tutaj przy tym tiebreaku, jak było 8-9, zagrałeś taką wysoką piłkę na bekę i poszedłeś do siatki. Tak. To taka fajna taktyka jest, prawda? Widziałem, że idzie do siatki. Ale to, co ty zrobiłeś z tą piłką, to w ogóle, jakiś absurd. Zagrał miejsce, w którym było mi tą piłkę. Dokładnie. Taką rzutkę chciałem zagrać. Dokładnie tam, kapitalnie. Gdzie było najtrudniej. No dobra. Rzadko kto to potrafi, więc no to szacunek. W takim razie gratulacje za świetny mecz, Roman. No i gratuluję i powodzenia w meczu półfinałowym. Powodzenia dalej. A w półfinale grasz z kim? Z Darkiem. Z Darkiem, Guziołkiem grasz. Tym razem prawą ręką. A ja, okej. Okay. Będzie nieco trudniej. Czyli będzie podwójne zwycięstwo tutaj dzisiaj nad Darkiem. Do czerwoności, myślę. Powodzenia. Powodzenia, kochani. Dziękuję.